Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik spotkał się w sobotę z mieszkańcami w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zainteresowanie spotkaniem było tak duże, że organizatorzy musieli dołożyć krzesełek, aby każdy mógł posłuchać, co do powiedzenia ma polityk. Michał Wójcik w Jaworznie pojawił się na zaproszenie Fundacji Rozwoju Patria oraz radnego Marcina Kozika. To kolejna wizyta znanego polityka w naszym mieście. W planach są już kolejne. Będziemy się starać, żeby tutaj podtrzymać tą tradycję i dobre mieć kontakty wśród polityków, którzy no, jakby nie było, decydują o tym, co nas będzie czekać, nas jako obywateli, mieszkańców Jaworzna. Tematem spotkania było sprawiedliwość i prawa dla obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast celem konferencji było popularyzowanie lokalnej debaty o polskim wymiarze sprawiedliwości, w tym wiedzy na temat wielorakich perspektyw w powszechnym dostępie do wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększeniu partycypacji społecznej. Poruszono m.in. tematy dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości, porwań rodzicielskich, reprywatyzacji, zmian w prawie spółdzielczym czy podwyższania kar za wyłudzanie podatku VAT.